Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegi Sylwestra Chylińskiego w miejscowości Brzeszczki Duże, podłożonej pod Rogowem. Miejscowość tą znamy, ponieważ w zeszłym roku gościliśmy tutaj podczas organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Młodych MWG Rogowo. W tym roku troszeczkę mamy inną formułę rywalizacji na tym gołębniku, jak również zasady organizacyjne, ale o tym może powie najwięcej nam kolega Sylwester, którego tutaj mamy na pierwszym planie. Proszę bardzo, oddaję mu głos. Dzień dobry, witam. Nazywam się Sylwester Chyliński i w tym roku zaczynam samodzielną działalność na tych obiektach, czyli Brzeszczki Duże, Międzynarodowy Wspólny Gołębnik. Obiekt ten wydzierżawiłem na okres 10 lat i w tym okresie będę organizował tu loty ze wspólnego gołębnika. Co jest istotne, jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do roku poprzedniego? W tamtym roku rywalizowaliśmy z gołębników na 2000 gołębi. W tym roku, 2014 sezon, mamy możliwość przyjęcia 4000 gołębi. Zobaczymy, jak to nam się ułoży, czy zbierze się taka ilość gołębi, czy nie. Robimy wszystko, żeby gołębi było jak najwięcej, bo od ilości przyjętych gołębi zależy wysokość nagród. Staramy się, żeby nagrody były bardzo atrakcyjne i tylko wtedy, kiedy zbierze się 4000 gołębi, nagrody będą bardzo, bardzo wysokie. Ale nawet w przypadku 2000 gołębi nagrody też będą na tyle interesujące, że warto z nami się zabawić w te wyścigi, w te loty ze wspólnego gołębnika. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj mówiłeś, że się zmieniła ta formuła, czyli po prostu ty, wydzierżawiając ten obiekt na 10 lat, jesteś teraz organizatorem tej rywalizacji na wspólnym gołębniku. Tak. Czyli firma, mamy sprawę jasną. Firma nazywa się Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Sylwester Chyliński i ja mam prawa do organizowania lotów ze wspólnego gołębnika na tym terenie. Przez 10 lat co najmniej jestem dzierżawcą tych obiektów. Rozumiem. Teraz może przejdziemy tam z tyłu za plecami, zobaczmy kolegi. Tutaj na pierwszym planie widzieliśmy budynek, gdzie się mieszczą biura, tutaj z zarządu można powiedzieć, czyli twoje już teraz, a tam z tyłu mamy też te gołębniki, które macie przygotowane na przyjęcie tych 4000 gołębi. Podejdziemy może bliżej, tutaj widzę, chyba jeszcze prace trwają jakieś, tak? Tak, tak. Gołębniki na 2000 gołębi są już od tamtego roku gotowe. W tej chwili budujemy następne dwa, na następne 2000 gołąbków. Jeden z gołębników mniejszy, długości 36 metrów, już stoi. W ciągu 3 dni praktycznie firma Wana Mieszkowskiego postawiła nam ten gołębnik. W ciągu następnych 2-3 tygodni obydwa gołębniki będą już oddane do użytku, włącznie z wyposażeniem w cele wszystkie. Także to się odbędzie w ciągu następnych. Przepraszam, jeszcze nie przejdziemy do gołębników. Zobaczmy, bo tutaj ten jeden budynek, który mieliśmy na pierwszym planie za twoimi plecami, teraz go widzimy z tej strony, już omówiliśmy, ale co w tym budynku się tutaj mieści? To jest budynek mieszkalny i tu będę mieszkał. Bo oczywiście będę tutaj cały czas przebywał, cały czas, codziennie, biorąc odpowiedzialność za organizację tego gołębnika. Muszę dopilnować wszystkiego, czyli będę tu osobiście mieszkał osobiście. Tak? Rozumiem. Także powiedzmy, tylko kolega mieszkał wcześniej w Koszalinie, także tutaj taka przeprowadzka, tak, to przeprowadzka też się wiąże ze zmianami, że tak powiem, rodzinnymi dużymi. No tak, ale no, to bardzo miła przeprowadzka, bo to jest takie zajęcie, które chciałem robić zawsze od momentu, kiedy się zajmuję gołębiami i teraz taka możliwość mi się stworzyła. I no, dla mnie nie jest to żaden kłopot, żeby się tutaj przeprowadzić. No my tutaj kolegę Sylwestra Chylińskiego znamy, ponieważ i wielokrotnie wspólnie też i u Erharda Panke, Erika Van Stenbergena, Tomasa Wezelsa. Tak, trochę kilometrów no po prostu wielu wspólnie. Różnych, tak, wspólnie zjeździliśmy troszeczkę tego świata gołębiarskiego. Poczekajmy chwilę, Sylwek. Tutaj jest ten gołębnik nowy stawiany, tak? Tak. To stawia firma pana Mieszkowskiego, tak? Z przodu będą jeszcze woliery. Jest to dokładnie taki sam gołębnik, jak ten, który widzimy przed sobą. Z tyłu zobaczmy. Tam jest ten gołębnik, który stoi od zeszłego roku. No a tu po lewej fundament przygotowany do instalacji. No nie wiem, to chyba będzie jeden z dłuższych gołębników w naszym kraju, bo on ma 1000 metrów. No tak, ale w ogóle ilość 4000 gołębi jest to bardzo duża ilość gołębi. Nie boicie się o zdrowie tej gołębi, o taką, no, czy uda się wam, że tak powiem, poradzić sobie z taką ilością? Powiem tak, są pewne obawy, bo byłbym nierozsądny, gdybym powiedział, że na pewno wszystko będzie ok, ale staram się dobrać i dobrałem sobie taką ekipę pielęgniarzy i tak spróbujemy zorganizować pracę naszą tutaj z tymi gołębiami, żeby nie zaniedbać niczego.
czy nam się uda utrzymać cały czas wszystkie gołębie w 100% zdrowiu, to jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Ale na pewno zrobimy wszystko, żeby tego dopilnować. Mamy na zatrudnioną panią weterynarz, która będzie nam tutaj pomagać w utrzymaniu tych gołębi w zdrowiu. Mamy doświadczonych, wprawdzie młodych, ale doświadczonych, dobrych pielęgniarzy. Mamy panią, która będzie zajmowała się tylko i wyłącznie sprzątaniem. Także pielęgniarze będą poświęcać swój czas na karmienie i na trenowanie gołębi, a nie na skrobanie cel i podłóg. To jest taka moja idea pierwsza, która mi przyświecała przy doborze pracowników i przy tworzeniu jakiegoś systemu. Mamy na pewno bardzo dobry program, jeżeli chodzi o karmienie i przygotowywanie tych gołębi, o trenowanie. Mamy doskonałe produkty, które ewentualnie przy jakiejś epidemii, przy jakichś chorobach gołębi pomogą nam sobie z tym poradzić. Jestem w miarę spokojny, ale no, na pewno będziemy bardzo czujni. Rozumiem. Tutaj koledze na razie podziękujemy za tutaj takie wprowadzenie nas i pokazanie tego terenu. Popatrzmy jeszcze raz, jak to wyglądają te gołębniki. Tam widzimy, są te gołębniki z zeszłego roku, a tam w tym hangarze, co się mieści, w tym dużym mieście, taki magazyn. Tak? Duży magazyn, to jest taki łącznik między jednym a drugim gołębnikiem, a tam z tyłu jest dokładnie taki sam gołębnik. Każdy z tych gołębników to jest gołębnik na ponad 1000. Czyli tam jest jeszcze taki gołębnik. Sam jeden. Dokładnie taki sam. Aha, rozumiem. A tutaj zobaczmy, tak wyglądają budynki te, od której strony my wchodziliśmy, bo dzisiaj tutaj też jest taka impreza, tak to nazwijmy po prostu, otwieracie też w ramach tego wspólnego gołębnika, tej twojej firmy, działalności, otwieracie też dzisiaj tutaj sklep z artykułami dla gołębi, tak? Tak, tak. Zatrudniając pielęgniarzy tutaj do obsługi tego całego przedsięwzięcia, no nie wyobrażałem sobie niczego innego, jak zagwarantowanie tym ludziom pracy na 12 miesięcy w roku, a nie tylko na sezon lotowy ze wspólnego gołębnika. A tutaj pracy przy gołębiach byłoby tylko na 6-7 miesięcy, nie więcej. W związku z tym postanowiłem otworzyć taki bardzo fajny sklep z artykułami dla gołębi, który pozwoli mi utrzymać to zatrudnienie tych ludzi przez cały rok. To po pierwsze. Po drugie, no jest na pewno potrzeba na tym terenie, żeby stworzyć tutaj taki fajny sklep. Będzie sklep działał stacjonarnie, jak też internetowo. Mamy bardzo duże pomieszczenie, które fantastycznie się do tego nadaje. No i dzisiaj właśnie następuje otwarcie tego sklepu. Tak, za chwilkę tam przejdziemy właśnie i będziemy też pokazywać. Ale tak, powiedzmy, jak już jesteśmy przy sklepie, że oprócz tej działalności takiego stacjonarnego, powiedzmy, punktu sprzedaży artykułów dla gołębi, też staracie się przenieść tę sprzedaż troszeczkę w internet, prawda? Tak, no głównym takim kierunkiem, który staramy się uruchomić, to jest sklep internetowy. Ja może adres podam tego sklepu, bo sprawdziłem, to się nazywa www.mwgrogowo.sklep.pl. Tak. Informacja na naszej stronie mwgrogowo oficjalna na ten temat jest już od kilku dni. Dzisiaj zaczynamy oficjalne działanie tego sklepu. Co jest na pewno ciekawe, staramy się mieć bardzo dobre, atrakcyjne ceny. Dla uczestników naszej rywalizacji ze wspólnego gołębnika w Rogowie mamy dodatkowe rabaty jeszcze. Czy to tak wygląda, jak dałem gołębie dla wspólny gołębnik, to mam rabaty w sklepie, tak? Tak jest. A na jakim tak poziomie jest to są rabaty? No to jest 5% od zakupów. Czyli co, widzimy, koledzy, każdy... Przy już bardzo niskich, dobrych cenach w sklepie, także myślę, że będzie warto z nami tutaj współpracować. A jak z kosztami wysyłki, z kurierami wysyłacie to, czy pocztą? Każdy, kto zakupi 3 produkty, bez względu na to, co to będzie, wysyłka jest gratis. Czyli wartość nie gra roli? Nie gra roli. Czyli jak takie 3 różta dla gołębi zakupił w cenie tam 2 zł 50 groszy, to... No, to niech to nie będzie taką pułapką. Rozumiem. Właśnie chciałem tylko to uzgodnić. Nie, tylko. Jeżeli ktoś kupi 3 różta, też wyślemy mu to za darmo. Rozumiem. Czyli tak, tutaj widzimy, koledzy, zadzwońcie tutaj do sklepu, do firmy. Przejdźmy, wejdźcie na stronę i tak przejdziemy, sklepu to pokażemy. Zobaczymy, jak to wszystko nie wygląda. Tu teraz przejdziemy. A to już w sklepie może o tym dobrze opowiemy, to na chwilkę, tak? Teraz przerwiemy i przechodzimy tutaj do sklepu, gdzie zaprezentujemy też, jak wyglądają te towary, jak wygląda sklep. No i tam jeszcze taka pani pracuje, pani Agnieszka, z której, jak się nazywa, tak, tutaj pani koledzy. Agnieszka, pani Agnieszka będzie obsługiwała sklep internetowy i stacjonarny. Z nią klienci będą mieli kontakt telefoniczny, mailowy. Ona będzie odpowiadała za sprzedaż tych produktów. Także przechodzimy i za chwilkę zaczniemy, pokażemy ten sklep. I jesteśmy już wewnątrz sklepu, o którym wspominaliśmy, będąc tam przy gołębnikach. Kolega Sylwester, tak jak wspominał, jest tutaj dużo miejsca w tym sklepie, widzimy. Towary na półkach jest już, że tak powiem, położone. Możemy je tutaj zaobserwować. Wszędzie są ceny.
Przykładowo tak pokażmy niektóre z nich, o, żebyśmy mogli zweryfikować, czy to, co kolega mówił, czy to rzeczywiście jest tak tanio. Ale też zobaczmy, tutaj mamy w dalszej części sklepu, tutaj karmę. Widzimy, mamy karmę firmy Prima, mamy też karmę firmy Wesele Laga. A tutaj też mamy banery reklamujące wspólny gołębnik Rogowo, tą rywalizację pośród gołębi. Powiedzmy może coś więcej o tym sklepie tutaj. Tak jak już powiedziałem, wcześniej sklep musiał zaistnieć z przyczyn taktycznych, że tak powiem, ale oczywiście to jest biznes. No, trzeba też spróbować zarobić trochę pieniążków na produktach, które poszukiwane są przez hodowców, a w promieniu 70 km no, wydawało mi się, jest szansa na to, żeby zdobyć tych klientów dla siebie. Co przyświecało mi, towarując ten sklep, przede wszystkim nie ma tu ani jednego produktu, który jest kupiony gdzieś z trzeciej czy z drugiej ręki. Wszystko są to produkty bezpośrednio od producentów albo od przedstawicieli oficjalnych w Polsce, którzy sprzedają te produkty. To po pierwsze, nigdy nie będzie tu żadnych, no powiedzmy, produktów niewiadomego pochodzenia. Ceny staramy się trzymać na poziomie bardzo, bardzo dobrym, czyli ceny będą niskie. Co jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, mam w gamie tych produktów oprócz wszystkich znanych marek typu Bayer, Ronfrit. To podejdźmy może, bo chyba domyślam się, o czym chcesz powiedzieć. Bayer, Ronfrit i tak dalej. Oczywiście cała paleta firmy Prima, z którą mamy tutaj bardzo dobry kontakt i bardzo ciekawą współpracę. Firma Prima jest jednym ze sponsorów naszych tutaj na wspólnym gojemniku. Ale oprócz tych wszystkich uznanych marek mamy jeszcze produkty, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, wyłącznym importerem. Są to produkty Erharda Panke. Ja pokażę, bo koledzy może tak, nie pamiętają, tutaj było o Sanobag Forte i Blaue Bombe. Tak? Tu widzimy, są te produkty właśnie. Tak. I drugi produkt, druga gama i grupa produktów to są produkty firmy Sanita San, czyli to są produkty Vola San i produkty San. No. To pokażę chwilę. Może, to może pokażę, chodzi o te produkty tak, tutaj. Kolumn i Kolumn Sam. Widzimy tutaj. Plus. Tak. Co to są za produkty, jak już jesteśmy przy nich? Popatrzę, tak. Ja tak przeczytam może, bo to są takie dwa opakowania 5-litrowe po 210 zł. Tak. Ale co to są za produkty przy okazji, jak powiedzmy? Dokładna informacja, bo to trzeba na ten temat dosyć dużo poczytać. Dokładna informacja opisująca te produkty znajduje się na stronie internetowej naszego sklepu. Ale mówiąc tak najogólniej, Kolumn Sam Adeno i Kolumn Sam Bio Plus są to... Jest to tak zwana aktywna woda. Woda, która powoduje, że gołębie pijąc tą wodę na co dzień oczyszczają swój organizm z toksyn w sposób bardzo naturalny. To nie jest żadna chemia, która bije te toksyny i obciąża organizm. Produkt doskonały. Trzeba naprawdę, żeby poznać i zaufać temu produktowi, trzeba przeczytać. Dokładna informacja jest na stronie internetowej. Są bardzo dobre referencje dla tych produktów, czyli wypowiedzi niemieckich hodowców, którzy od kilku lat to stosują. Osiąga się na tym bardzo, bardzo dobre wyniki, a przede wszystkim jest to gwarancja utrzymywania w zdrowiu tych gołębi bez korzystania z antybiotyków. To jest istotne dla mnie. Tutaj są, cena jest 210 zł za opakowanie 5-litrowe, ale powiedzmy, jak to się stosuje wydatkowanie? 10 do 20 ml na litr wody. 10 do 20 I to się daje zawsze tylko na wodę. Tylko do wody? Tak, tylko do wody. Rozumiem. Dobrze, to my się postaramy to też na stronie internetowej zobaczyć, wtedy będziemy bogatsi w tą wiedzę, jak to stosować, a popatrzmy jeszcze inne tutaj produkty, które kolega Sylwek ma w swojej ofercie. Mamy produkt, tak jak powiedziałem, Prima, Ropa B, produkty Belgawe Seifert, są produkty Bayer, tak jak powiedziałem wcześniej, Tolisan, Ronfrit. To, co w tej chwili jest poszukiwane przez hodowców i uznane i bezpieczne w stosowaniu, to wszystko staramy się mieć. Oczywiście będziemy rozszerzać asortyment swoich produktów na podstawie no, zamówień klientów, że tak powiem. Zainteresowania. Klienci sami nam pokażą, czego jeszcze nie mamy w tym sklepie, a powinniśmy mieć i na pewno to się na naszych półkach pojawi. Oczywiście mamy też produkty, mamy akcesoria firmy Polmark, czyli są miski lęgowe, są szpachelki, wszystko to, co jest najbardziej potrzebne, pojemniki, siodełka.
Mamy też różna plastikowa. Karmiki takie macie też, widzę. No, karmiki, to jest taka ciekawostka. Ja celowo pokazuję w tej chwili na sklepie tylko te karmiki, bo to jest taka chyba w miarę świeża nowość na naszym rynku. Są to karmiki, które zapewniają bardzo mały ubytek karmy z karmika, bo sami Państwo wiecie, jak gołębie się rzucą do jedzenia, jeżeli jedzą szybko. To jest zmarnować. Jedna czwarta czasami ląduje na podłodze lub pod rusztami, a te karmiki, może Krzysiu pokaż to, właściwie gwarantują prawie zerowe. Po prostu gołębie włoży głowę i... To blokuje swoim ciałem, nawet dokładnie. Jeżeli roztrząsa tą karmę, to ona nie wypada z tego karmika. Albo nie taka wielka ilość. Tak, no bardzo mała ilość wypada z karmika. Tutaj popatrzmy, jest stanowisko przygotowane dla pracownika. Tutaj normalnie pani Agnieszka, o której wspominaliśmy, ona jest teraz nieobecna akurat. Niestety, a tutaj pani Agnieszka odbiera telefon, rozumiem, tak? Tutaj na komputerze może obejrzeć specyfikacje, co macie, jakie ceny dostępne, no i po prostu zrealizować zamówienie danego pana, który będzie po prostu kupował. W związku z tym, że sklep działa i stacjonarnie, i internetowo, no jesteśmy usprzętowieni, by wszystko, co potrzebne do takiej działalności, czyli cały program do obsługi, program magazynowo-księgowy, mamy czytnik kodów, wszystkie produkty mają kody kreskowe i w ten sposób jest to bardzo profesjonalnie prowadzony sklep. Dobrze, a propos profesjonalizmu, to chciałem się dowiedzieć, bo tutaj jak nie widzę jednej rzeczy, normalnie w sklep jak wchodzę, to na szybie na przykład są napisane godziny urzędowania. Tak. To znaczy, że można was całą dobę dzwonić? Jeszcze nie. A to powiedzmy w jakich godzinach? Sklep do wczoraj był jeszcze w budowie. Dzisiaj oficjalnie umożliwiamy już korzystanie z tego sklepu między 10 a 18 codziennie. Czy tutaj można przyjechać też na ten, ktoś chciał, z okolicy, przejazdem ktoś będzie? Jeżeli ktoś przyjedzie po 18, a ja czy też pani Agnieszka będziemy tutaj na terenie, to oczywiście też obsłużymy, nie będzie kłopotu. Rozumiem. Czyli te godziny po prostu za chwilkę się pojawią na tych drzwiach. Tak, oczywiście. Będzie też reklama z tamtej strony na szybie, tylko jeszcze nie wszystko udało nam się terminowo zgrać. Jeszcze tu brakuje nam dwóch, trzech małych takich elementów do tego, żeby ten sklep już zaistniał. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno będziemy rozszerzać asortyment. Klienci nam pokażą, czego jeszcze poszukują i czego oczekują. No i na stronie oczywiście czasem przypomnijmy mwgrogowo.pl. Możemy do tego sklepu przejść, a jeżeli chcemy bezpośrednio do sklepu wejść na stronę internetową, to piszemy mwgrogowo.sklep.pl i tam będziemy. Tam oczywiście też są telefony podane, gdzie możemy zadzwonić i wykonać zamówienie. I raz jeszcze powtórzę, wszyscy klienci, członkowie naszej rywalizacji mają u nas dodatkowo jeszcze 5% upust. Także koledzy, którzy tutaj przekazali zapisali gołębie, mogą przez internet zamawiać i przekonają się, że naprawdę bardzo dobre ceny. 5% rabatu. Dodatkowo jeszcze. Ja pokażę, na te produkty też między innymi, to jeszcze pokażę tą blałę bombę, co tutaj miał, jak się nazywa kolega Sylwek. Tutaj miał też, jak się nazywa, Sanobag Forte. To wszystko objęte jest rabatem dla osób, które dały gołębniki na gołębie, na wspólny gołębnik. Może jeszcze taka mała zachęta dla wszystkich, którzy stacjonarnie nas tu odwiedzą i będą kupować, to na początek do momentu wyczerpania przywiozłem z Belgii katalog Herbocka. Najnowszy Herbocka katalog na 2014 rok z bardzo ciekawymi hodowlami. Może ja pokażę, żeby zachęcić. Tu jest hodowla mojego kolegi, takiego niemieckiego, bardzo dobrego hodowcy, Jürgen Rolf Zundig. Jest to jedna chyba z najciekawszych jeszcze w tej chwili istniejących kolekcji oryginalnych Jansenów, które są w tej chwili na niemieckim rynku. To fajne gąbki. Mnóstwo ciekawych hodowli opisanych w tym katalogu i każdy, kto przyjdzie i dokona u nas zakupów, a jest tego katalogu u nas sporo, dostaje taki katalog. Gratis. Widzimy też te reklamówki, o których rozmawialiśmy w produktach. Mamy właśnie tą blałe bombę i Sanobag Forte. No i tak jak widzimy, wiele, wiele innego towaru. Zapraszamy. Czy coś jeszcze mamy do dodania? Wszystko. My tu się postaramy też jako z racji takiej rzetelności dziennikarskiej co jakiś czas przyjechać, zobaczyć, przetestować, zobaczyć, co się dzieje. Zapraszamy serdecznie. I jak się nazywa kolegom, oczywiście to zrelacjonować. Tutaj jeszcze, jak już jesteśmy, po prawej stronie zobaczmy kolegów, którzy tutaj będą się też klienci, ale też pracownicy, tak? Tutaj tak, koledzy tak. Krystian i kolega Bartek będą się też zajmować. Patryk. Patryk, przepraszam. Kolega Patryk.
Patryk jeszcze jeden był tu w zeszłym roku, ale jego widzę nie ma, ale ci koledzy będą się też tymi gołębiami zajmować. Także dziękuję na razie, dobry lot, do zobaczenia. A kolegów zapraszamy i zachęcamy do wchodzenia na stronę internetową, no i do wykonywania zakupów, tak aby te cele, o których kolega Sylwester wspominał, zostały zrealizowane. Dobry lot, do zobaczenia. Dobry lot.